Dzień dobry, a może dobry wieczór, z tej strony Piotr Tyczkiewicz, reprezentujący metalowe bicie serca, a z moim gościem jest dzisiaj Sebastian z zespołu Scream Maker. Witam bardzo serdecznie. Cześć Piotrze, witajcie. Jako, że pokazałeś mi, że jesteś w hotelu, to może powiesz nam, dokąd podróżujesz? Zacznijmy od tego aspektu. Donikąd. Jestem w hotelu w Warszawie na jakiejś konferencji. Myślę, że dla fanów metalu średnio interesującej. Rozumiem, w tym roku wydaliście album Blood King. Powiedz mi, z jakim się przyjęciem spotkał? Chyba z najcieplejszym przyjęciem ze wszystkich naszych dotychczasowych nagrań. W sumie mamy za sobą już 4 nagrania, licząc w tym Blood Kinga. Właściwie same pozytywne recenzje, a tych recenzji się ukazało, żeby nie przesadzić, 15, myślę. Także też fani, którzy niekoniecznie byli nam przychylni wcześniej, przynajmniej teraz zachowują dyplomatyczne milczenie, najwyraźniej też uznali, że ta płyta spełnia ich minimalne standardy. Ta płyta spełnia ich minimalne standardy, a powiedz mi, wypuściliście 2 obrazki, a do jeszcze poprzedniej płyty wypuściliście obrazek z zabawnym opisem, iż udało wam się zrealizować coś na wysokim poziomie poniżej kosztów minimalnej pensji w naszym kraju. To znaczy tak, wypuściliśmy 3, bo ten klip, o którym ty mówisz, był pierwszy klip promujący obecną płytę. On został wypuszczony już 3 lata temu, no ale nikt nie przewidział, że będzie pandemia i to się wszystko tak zacznie rozłazić, rozchodzić po kościach. No i tak, to prawda, nakręcenie scen dronowych, takich spektakularnych ujęć z powietrza jest obecnie śmiesznie tanie. A takie właśnie sceny były w tym klipie. Polecam obejrzeć, robią wrażenie. Robią wrażenie, a ja się jeszcze spytam, jak to się stało, że dołączyłeś do Scream Makera, bo jak wiemy, to można zresztą wyczytać gdzieś w waszym bio, pierwszym wokalistą nie byłeś. Nie, był Tomek przede mną, z którym zresztą utrzymujemy cały czas kontakty przyjacielskie. A ja jak dołączyłem, to było lat temu, już w tym momencie o matko jedyna, 12 lat temu. Studiowałem wtedy jeszcze i ze swoim kolegą ze studiów, Piotrkiem Rutkowskim, notabene znanym z wielu innych kapel, raczej cięższych, zazwyczaj stonerowych, gitarzystą, prowadziliśmy wtedy w klubie Index, znajdującym się po prawej stronie od bramy, głównej bramy Uniwersytetu Warszawskiego. Nie wiem, czy on wciąż tam funkcjonuje, ale wtedy funkcjonował. Prowadziliśmy karaoke. Tak, dla fanu, dla zabawy, wieczorami w środę. I no wiadomo, jak to na karaoke, czasami musisz rozgrzać ludzi, samemu śpiewając, zachęcić ich do śpiewania, gdzie zazwyczaj używałem do tego jakichś rockowych kawałków albo metalowych. I pewnego wieczoru śpiewałem bodaj właśnie Roniego Jamesa Dio, jakiś Rainbow in the Dark czy coś takiego. Po tym, jak to zrobiłem, no zasiadłem za konsoletą prowadzącego karaoke, patrzę, podchodzi w naszą stronę, siedziałem obok Piotrka, chłopak w takich ortalionowych spodenkach, w czapeczce z daszkiem, w takich skarpetach zaciągniętych prawie, że pod samo kolano, w butach białych takich do tenisa, w takim podkoszulku, łysy. Znaczy, no, nie wiedziałem, że jest łysy od razu, dopiero po przyjrzeniu się mu widać było, że pod tą czapeczką nie ma włosów. A myślę sobie, oho, będzie manto, chyba komuś się nie podoba metal. Wyglądało na to, że idzie z wrogimi zamiarami. A on poszedł, mówi, słuchaj, wiesz co, mam zespół i akurat szukamy wokalisty. Może byś wpadł na próbę. No i tak to się zaczęło. Wpadłem na próbę i zostałem. I zostałeś, a ja mając możliwość przesłuchania waszych wszystkich nagrań, no nie mogę się pozbyć wrażenia, nie mogę przestać jakby mieć tego gdzieś z tyłu głowy, że wokal w Scream Makerze bardzo przypomina mi te klasyczne takie dokonania hard and heavy, jak w razie Ronnie James Dio, Judas Priest. Powiedz mi, czy z takimi porównaniami się zgadzasz, czy jednak się odżegnujesz? Nie, no to jest komplement i porównywanie, bycie porównywanym do najlepszych jest zawsze miłe.
Aczkolwiek no daleko mi barwowo do Dio, do Roba Halforda, czy do Bruce'a Dickinsona, nawet jeżeli ktoś tam słyszy jakieś naleciałości, to mimo wszystko wydaje mi się, że to są niedoścignione legendy pod każdym kątem, jeśli chodzi o śpiewanie i technicznie, i barwowo właśnie, są niezwykle oryginalni. I myślę, charakterologicznie są to osoby pełne charyzmy, więc to wszystko się gdzieś tam łączy, tworzy tytanów metalu, bogów metalu. Ale oczywiście bycie porównywanym do nich jest naprawdę miłe. Okej, a skupmy się na tobie. Powiedz mi, jesteś samoukiem, czy jednak ktoś miał wkład w twoją edukację muzyczną? Raczej samoukiem. Dużo śpiewania pod prysznicem i darcia japy w pokoju na złość sąsiadom. Aczkolwiek też wziąłem kilka lekcji u takiego czy owego nauczyciela śpiewu. Nigdy to nie było jakoś szczególnie regularne. I tak między nami te lekcje niewiele mi dały, bo akurat w heavy metalu śpiewanie jest specyficzne, a mało jest nauczycieli, którzy się w tym specjalizują. Zazwyczaj nauczyciele śpiewu specjalizują się w uczeniu innych śpiewania popu, przepraszam, albo jakiegoś lekkiego rocka, rzadko metalu. W związku z tym nie mają takiej wiedzy praktycznej co do tego, jak funkcjonuje ludzkie gardło, na przykład po 5 koncertach z rzędu, gdy trzeba wyśpiewywać bardzo wysokie partie przez 1,5 godziny. Tutaj technologia, każdy z osoby musi własną technologię opracować, myślę, w praniu radzenia sobie z takimi zawiłościami tego, powiedzmy sobie, fachu. Ale tak, wziąłem kilka lekcji. Nie powiem, że były całkowicie bezużyteczne, to też byłoby niesprawiedliwe wobec tych nauczycieli, z którymi te lekcje miałem, ale myślę, że bez tej lekcji wcale nie śpiewałbym ani wiele lepiej, ani wiele gorzej. Różnica jest dla mnie osobiście marginalna. Okej, myślę, że to sporo kwestii rozwiało, a jak już wspomniałeś o tej eksploatacji, o tym specyficznym śpiewie, wie to jaka jest twoja technologia, jak ty chronisz swoje gardło, żeby jednak starać się dawać z siebie 100% formy podczas koncertów? 40% technologia. A mówiąc poważnie, no bo oczywiście alkohol nie robi dobrze na śpiew, na gardło. Chociaż to wszystko też zależy, bo może odrobinę rozluźniać psychicznie, tak? Jakaś niewielka dawka. I z takich praktyk znani są niektórzy wokaliści, że przed koncertem piją przysłowiową setkę na odwagę, żeby się rozluźnić. Co do zasady jednak alkohol wysusza śluzówkę gardła i szkodzi. Moja technologia jest taka, tego się nie da za bardzo opisać, wiesz? Ja nie jestem też nauczycielem śpiewu. Więc to są pewne intuicyjne rzeczy, których się uczysz, czego nie robić w trakcie śpiewania, żeby się nie zajechać. A może jedna taka rada, której mógłbym udzielić, i myślę, że każdy się zgodzi, nie dać się ponieść emocjom. Bo czasami, jak nam się na przykład wyjątkowo dobrze śpiewa dany koncert, to mamy tendencję do popisywania się nieustannymi górkami, mówię o wokalistach heavy metalowych. I to w trakcie tego koncertu oczywiście robi wrażenie, ale dzień później gardło naprawdę cierpi i bardzo długo się regeneruje. Więc trzeba trzymać emocje na wodzy w tym sensie, żeby one nie przekładały się na nadmierną eksploatację gardła w trakcie koncertu. To jest jedna z takich lekcji, które staram się wdrażać. Które starasz się wdrażać, a czy jednak będąc młodym zdarzyło ci się kiedyś przeholować, zdarzyło ci się kiedyś przelewarować swoje możliwości? Oczywiście, że tak. Na czym to polega? Nieustanne pasmo błędów i pomyłek i z tego się teoretycznie powinno wyciągać jakieś lekcje, więc tak, zdarzyło się. Nawet w trakcie pierwszej trasy po Chinach, bo graliśmy kilka tras w Chinach, w 2014 roku, pojechałem tam z takim lekkim przeziębieniem, z tym mój głos nie funkcjonował jakoś wybitnie, ale działał. Lało mi się z nosa niemożebnie. Zagraliśmy jeden koncert i po tym koncercie postanowiliśmy sobie pójść na piwo jedno. Znaleźliśmy jakiś bar,
z dachem, tak, była już późna noc, tam 24, z takim patio na świeżym powietrzu. I tam usiedliśmy i tam to piwo wypiłem. Naprawdę jedno piwo. Obudziłem się rano z głosem Tomasza Knapika. I niestety nie mogłem z tego trybu Tomasza Knapika wyjść. Przez kolejne półtora tygodnia. Dostałem jakiegoś silnego zapalenia krtani, więc zespół się musiał przerzucić nagranie w D zamiast w bis, jak to zwykle u nas jest. A ja wszystkie partie śpiewałem przez połowę trasy, a znacznie niżej, zmieniając nawet trochę melodię, żeby zakamuflować moje niedociągnięcia. Także tak, zdarzyło się i było to dla mnie bardzo stresujące, a co więcej, musiałem, czy też inaczej, nie mogłem korzystać z życia w trakcie tamtej dwutygodniowej trasy, bo przez połowę tej trasy jadłem kleik, żeby ten głos zregenerować, więc żadnych tam nie próbowałem przez ten czas specjałów chińskich. Dopiero pod koniec trasy wróciłem do kosztowania lokalnej kuchni. Okej, jako zespół mieliście okazję, jak wspomniałeś, zagrać w wielu niesamowitych miejscach. Powiesz nam może o różnicach kulturowych, a może o różnicach w odbiorze publiczności, gdy do Państwa środka przyjeżdża europejski zespół. No, w aż tak wielu miejscach w sensie geograficznym to nie graliśmy, bo graliśmy co prawda w krajach prybałtyckich, czyli na Łotwie, w Litwie, czy na Litwie, nie wiem jak się teraz mówi, czy jak się powinno mówić, graliśmy w Czechach, no i graliśmy właśnie w tychże Chinach. No oczywiście Chiny są najbardziej odległe cywilizacyjnie Polsce, natomiast fani metalu są tam bardzo entuzjastyczni i rozemocjonowani, do tego stopnia, że jak właśnie, to była też pierwsza trasa, jak graliśmy koncert w takim mieście Shenyang, zorganizowany na bodaj 45-lecie nawiązania relacji dyplomatycznych pomiędzy Polską a Chinami, to w połowie koncertu była taka przerwa zarządzona przez organizatorów. Podszedł do nas nasz promotor chiński i powiedział: panowie, super, pierwszy sekretarz partii jest zadowolony, ale mówi, żebyście nie przesadzali z emocjami, żebyście trochę stonowali, już bardziej nie rozgrzewajcie tej publiczności. Więc tak to zabawnie czasami bywało w tychże Chinach. No. Więc różnice kulturowe, poza tym, jeżeli chodzi o fanów, są właśnie, mówiąc wprost, niewielkie, ponieważ ta muzyka jednak też jednoczy ludzi i uniwersalizuje ich zachowania, tak to ujmijmy. Tak, znaczy wiadomo, co to jest headbanging, co to jest mosh pit i tak dalej, i tak dalej. To wszystko jest jasne dla nich też. Okej, a wrócimy sobie na nasze lokalne polskie podwórko, bo jak przejrzałem wszystkie płyty, wasze teksty są w języku Szekspira. Powiedz mi, nie pokusiliście się nigdy o jakąś polską kompozycję? Nie chcieliście nigdy troszkę zboczyć z utartej trasy? Tak, nasze teksty są w języku Szekspira, ładnie to ująłeś. Chyba z trzech przyczyn. Po pierwsze, jednak łatwiej rozpropagować taką muzykę, która jest niszowa, też poza granicami Polski, jeśli jest po angielsku. Gdybyśmy śpiewali tylko i wyłącznie po polsku, no to nie moglibyśmy wychodzić poza granicę. Chyba, że to jakichś takich naprawdę freaków kochających inne kultury. Po drugie, język angielski wybacza więcej niż język polski. Jak sobie przetłumaczysz wiele tekstów brytyjskich czy amerykańskich hitów, to zobaczysz, że są banalne, są trywialne, są głupie, a mimo wszystko stały się hitami. Nawet metalowych, rockowych. Więc język angielski wybacza więcej. Jest po prostu trochę łatwiej w nim pisać. Też trochę lepiej brzmi, lepiej się układają frazy niż język polski, który jest bardzo szeleszczący, sici, szyczy i tak dalej. W angielskim tego nie ma.
Poza tym jest jeszcze jedna rzecz, czyli to, że teksty po polsku, no to naprawdę trzeba umieć pisać. Już nawet abstrahując od tych trudności związanych z samą fonetyką języka, no po prostu łatwo wpaść w jakiś coś, co źle brzmi, użyć jakiejś żenującej frazy, jakiejś niezgrabności językowej. No i co, potem to nagrasz, opublikujesz i po wsze czasy będzie to za tobą chodzić. Więc jest bardziej ryzykowne niż język angielski. Niż język angielski, no myślę, że z takich powodów wszyscy zrozumieją, czemu Scream Maker wszystkie swoje teksty tworzył po angielsku, a zostaniemy jeszcze przy waszych utworach, bo na single promujący został wybrany Mirror Mirror i z tego co się orientuję, Blood King. Skąd taki wybór? Mirror Mirror chyba jest najbardziej przebojowym kawałkiem z naszej nowej płyty. Jest ewidentnie najbardziej wpadającym w ucho refrenem, tak mi się wydaje. Dodatkowo pokazuje naszą bardziej drapieżną naturę niż do tej pory. A Blood King jest utworem tytułowym. Jest utworem, który też nawiązuje temat, definiuje tematycznie płytę, bo płyta jest poświęcona przede wszystkim mrocznej stronie władzy politycznej, więc zwłaszcza w tych czasach obecnych, gdy doświadczamy nadużyć władzy w skali wojennej, można powiedzieć, uznaliśmy, że należy właśnie do Blood Kinga przygotować klip. Poza tym jest to chyba najcięższy utwór w naszej karierze, mam takie wrażenie. Okej, to zachęcamy wszystkich bardzo serdecznie do przesłuchania i również prześledzenia obrazka, że tak powiem. A jeszcze wrócimy sobie na chwilkę do ciebie i powiedz mi, czy grasz na czymś, na jakimś instrumencie, czy jednak skupisz się na wokalu? Mam gitarę w domu, więc gram na niej. Nie powiedziałbym, że gram dobrze. Po prostu znam kilka akordów. Wydaje mi się, że mogę zagrać kilka solówek i to wszystko. Nie pokusiłbym się o upublicznianie tego na koncertach. Chociaż muszę przyznać, że w liceum, jak miałem zespół, to grałem na gitarze i śpiewałem. No, ale to były moje początki i jakoś już to sobie wybaczyłem. Co do innych instrumentów, to kupiłem sobie w pandemii pianino z ambitnym zamiarem nauczenia się gry na pianinie. Dla mnie to przytłoczyło, bo to bardzo czasowo wymagający instrument, przynajmniej na początku. Natomiast opanowałem go do tego stopnia, że jestem w stanie na przykład komponować jakieś proste kompozycje, czyli jestem w stanie sobie podegrać prosty podkład i tak dalej. Więc taka znajomość pobieżna jest. Więc taka znajomość pobieżna jest, a ja jeszcze bym się spytał, skoro mamy już dobrze otwarty 2022 rok, przynajmniej w Europie, jak i w większości świata, ta pandemia, a co ty widzisz, ograniczenia schodzą. Czy macie jakieś plany takie dalekosiężne jako Scream Maker na ten rok? Naszym planem najbardziej ogólnym jest od zawsze podbić świat. Ale to idzie nam na razie tak jak idzie, więc jest kilka takich planów cząstkowych. Po pierwsze podpisać kontrakt z jakąś światową wytwórnią na wydanie kolejnych płyt. Liczymy na to, zobaczymy czy się uda. Po drugie zorganizować własny festiwal. To już wkrótce będzie ogłoszone. W Warszawie robimy festiwal 1 i 2 września. Jeszcze nie zdradzę, kto tam będzie występował konkretnie, ale przygotujcie się na to, że będzie w Warszawie metalowy festiwal znowu, albo chyba po raz pierwszy nawet, bo do tej pory to nie było takiego plenerowego festiwalu. Po trzecie, chcemy zagrać Memorial Dio jesienią znowu, czyli nasz memoriał, który zainicjowaliśmy w 2014 roku na cześć trudnego Jamesa Dio, byłego zmarłego niestety już wokalisty Rainbow, Black Sabbath, czy też Dio po prostu. A chcemy też pojechać w trasę, małą trasę, jesienią i chcemy zwiedzić też w ramach trasy koncertowej
Niemcy, Austrię i Szwajcarię, ale to już w przyszłym roku na wiosnę. To są takie plany obecne. To są takie plany obecne, to no cóż, to my wam możemy życzyć tylko powodzenia w ich realizacji. Dzięki Bogu. To co mi pozostało, się pożegnać, was poprosić o dobre słowo, o słuchanie Screammakera, o zobaczenie wszystkich obrazków, które wspomnieliśmy, o wyrażenie swojej opinii, a jeszcze tradycyjnie ostatnie słowa należą do naszego gościa. A cóż, ja mogę tutaj dorzucić, słuchajcie po prostu, kochani, dobrej muzyki Screammakera, ale też innych zespołów metalowych polskich i zagranicznych. Chodźcie na koncerty, to jest najważniejsze. I kupujcie płyty, koszulki, gadżety, bo metal to muzyka niszowa mimo wszystko. I każdy taki zakup pozwala nam na właśnie wydanie kolejnego klipu, zorganizowanie kolejnej trasy i tak dalej. Więc ważne jest to, żeby też czynem wspierać, a nie tylko dobrym słowem, swoje ulubione kapele. Wszystkie. Dzięki wielkie. Dokładnie, nam nie wypada się nie zgodzić. Dziękujemy Tobie bardzo za poświęcony czas w tym niecodziennym miejscu. A nasze motto: stay tuned, stay true, stay heavy. Dzięki.